Siemka, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będą to poranne obowiązki mojej hodowli i taki można powiedzieć powrót, bo już długo, długo nie było filmów na YouTubie, na moim kanale. Ale były wakacje, nie było zbytnio właśnie czasu na to nagrywanie. Ale teraz już wracamy, więc myślę, że filmy już powoli będą wracać. I dzisiaj trochę damy królikom, bo są to właśnie poranne obowiązki, czyli nakarmiłem sobie króliki i tak wam pokażę, co mniej więcej, jak była ta przerwa, się można powiedzieć zmieniło w hodowli. Ja teraz na początek chciałem was zaprosić na sklep futrogo.pl, że aktualnie za niedługo jest jesień, można powiedzieć, że już na dworze jest jesień, to wiadomo, królikom ta sierść się zmienia i tym podobne. Warto zakupić właśnie różne preparaty, żeby ta sierść trzymała się tak, jak się trzyma, czyli w dobrej kondycji, dobrej jakości. Sam za niedługo będę zamawiał dużo właśnie rzeczy właśnie do królików na tą jesień, w ogóle na zimę, różne te odpornościowe witaminy i tak dalej. Ale może przejdźmy już do karmienia. Tak, zawsze tu mam mieszankę, łopatkę z futerkowe. Nie wiem, czy ktoś pamięta, czy nie, ale u mnie proporcje są do królików takie, że jeden kubek na jednego królika. I myślę, że ta proporcja jest ok, bo króliki wagowo się trzymają. Niebawem jest też dużo wystaw tutaj na Śląsku, Katowicach i tak dalej. Właśnie będę rozważał, czy na nie się wybrać, bo w sumie miałbym z czym. Z tym, co tam problemu by nie było, tylko zależy, w jakim jest tam jest najmniejszy wiek królika, jaki można wystawić. To jest właśnie, bo mam tutaj 3 sztuki z innego miotu barany, dosyć fajne. I teraz jest właśnie, one mają 6 miesięcy, chyba 6 albo 5 jakoś tak. Ale myślę, że raczej to by powinno przejść. Jeszcze tam karzełki chciałbym wystawić. Karzełki to tam już jest z wiekiem ok. Jak widzicie, już tutaj na ostatnim filmie, jaki był na YouTubie, czyli tam kilka miesięcy temu, tych tutaj sztuk nie było. Wyrosły tutaj naprawdę dosyć bardzo ładne sztuki. Są to też po bardzo ładnej samicy, wicechampion na kilku wystawach. Tak te młode się prezentują, duże, dosyć fajne, masywne. Jeszcze nawet nie wiem, jaka płeć jest. Coś tam sprawdzałem. Dosyć fajne, duże, numerów jeszcze nie ma. Ale na dniach, możliwe, że jeszcze dzisiaj będę nabijał karzełką do góry, bo czas przyszedł, żeby nabić. To właśnie nabiję też tym 3 sztuką. To tam dużo nie będzie, 8 sztuk tylko do nabicia, bo karzełków jest 5. Króliki też niedawno miałem sprzątane. W klatkach zostały te zamontowane progi. Teraz troszeczkę mniej tego brudu leci na ziemię. Tutaj właśnie są te 3 sztuki. Właśnie nie wiem, gdzie sam jest teraz, bo wiem, że zostawiłem sobie 2 samice i 1 samca. Tu będą samice, tu są 2 samice. Tak wam pokażę. Jedna samica, druga. Bo mam kamerę na głowie, zapomniałem, że niekiedy nie widać. To wam jeszcze pokażę tutaj, bo nie wiem, czy było widać. Tu właśnie są takie sztuki 3. Urodzonych było 3 i zostały 3. Samica od Damiana Siepy. Dosyć fajna samica. Myślę, że młode na pewno coś zostanie do dalszej hodowli, tylko jeszcze nie wiem co zbytnio. Nie wiem właśnie zbytnio co zostawić. I tutaj chyba będzie samczyk. Tak, tu jest samczyk. Samczyk też dosyć fajnej budowy. Fajne dosyć łapy ma. No, można byłoby na tą wystawę się wybrać, zobaczyć co to tam powychodziło z nich. Myślę, że ocena nie byłaby naprawdę jakoś zła.
Muszę właśnie tam zadzwonić i się dopytać, bo czas ucieka, bo to w sumie wystawa jest jeszcze we wrześniu, więc jak jest we wrześniu jeszcze, no to troszeczkę trzeba się pośpieszyć, bo tutaj mamy, dzisiaj mamy, no nie wiem jaki dzisiaj mamy. Zaraz wam powiem na kalendarzu. Dzisiaj mam poniedziałek. Jeszcze czerwiec mam. Kurde, za daleko. Chwila, najpierw sobie damy to. A dzisiaj chyba jest 10 albo 9. Widzicie, tutaj są karzełki. Siedzą sobie w klatce. 5 sztuk. Trzy samice, dwa samce. Też dosyć fajnie. Samica odchowała i dosyć fajnie rosną. Tutaj samica. Tu się pochwalę, bo samica z mojej hodowli. Dosyć fajna. No i możliwe, że też na wystawę pojecie. Dobra, teraz wam pokażę. Jeszcze zobaczymy, który dzisiaj jest. Tak dokładnie. Żebym to nie zmylił was. Sierpień. Tu dalej. O. No. Dzisiaj jest 9. No to prawie dobrze powiedziałem. 9. Więc wystawa tam jest chyba 20. No pod koniec września. To pod sam koniec września. Więc trzeba troszeczkę się pośpieszyć. I myślę, że będzie warto się wybrać. Zobaczyć, co tam w hodowli huczy. Czy trzeba coś poprawić, czy nie. Takie wystawy są właśnie fajne, że można te nagrody zdobyć, ale też, że dowiesz się, czy trzeba coś poprawić w hodowli, czy nie, czy jest ok. Warto właśnie, jak tyle jest w związku, już całą tą hodowlę ma, warto jechać na właśnie taką wystawę i zobaczyć, jak ta, na jakim poziomie ta hodowla jest. W tym odcinku to chyba będzie już wszystko. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie jak najszybciej. Mam też dla was odcinek, film z kukurydzy, cięcia kukurydzy, kiszonki, jak zwał, tak zwał. Więc też niebawem może wyjdzie, nawet dzisiaj, bo tam już trochę w niedzielę siedziałem, trochę zmontowałem. Więc możliwe, że jeszcze dzisiaj wyjdą dwa filmy na kanał. Ja wam serdecznie dziękuję, zapraszam do łapkowania, subskrybowania i do udostępniania znajomym, żeby wszyscy wiedzieli, że powróciłem. Trzymajcie się, cześć, piona!